Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z Obserwera. Wznawiamy grę. Ostatnio, z tego co pamiętam, skończyliśmy w salonie tatuażu przy zwłokach jakiejś pani, której imienia nie pamiętam w tym momencie. Widzę, że grafika jest zepsuta, znaczy obraz, czyli on chciałby zażyć tą całą terazynę. Chciałem się cofnąć na chwilę, bo na nagraniu zobaczyłem, że tego ołtarza nie uruchomiłem. No koleś. Pigułkę bierzemy. Chyba tu był. Czy się mylę? Gdzie ten ołtarz? Kuziła. Przy 105 pamiętam. Chyba. O, siema. Bo tu trzeba... podłączać. Świetnie, kuźwa. Dobra. Ciekawe, co to daje. A, coś tu jest. Rozumiem, że wtedy to się nie pokazało. W końcu przechodziłam obok ciebie, wystrojona jak marzenie. Próbowałam zwrócić twoją uwagę i w końcu się udało, ale nie dałeś po sobie poznać. Wycofałeś się do swojej skorupy z betonu i stali. Nie śpieszyłeś się jednak, widać było. A teraz nadchodzę. Okiego? Wała, tu chodzi. Dobra. Wracamy do... salonu. Jak nie zabłądzę. Serio? Co to za funkcja? Jakaś synchronizacja? Przypadkowo prawy grzybek wcisnąłem. Kuźwa, gdzie to jest wejście? Znowu zabłądziłem? Czy się drzwi zamknęły? Dobra, nieważne. Tu powinny być schody chyba za... Może te pioruny to mnie na zawał wykończą. Czy doprowadzą do zawału. Dobra. Biegamy. Czyli mamy jej chyba do głowy wejść, o ile pamiętam. Zobaczmy. Zbadaj miejsce zbrodni. Ktoś uważał, rozpocznij przesłuchanie.
zorganizuj i dostań się do ostatniej kapliczki. Razem to Helena Nowak. Okej, przesłuchanie z Marychy, ale muszę wiedzieć, co się stało. Dobra, jak to się przesłuchiwało? The neural implants untouched. No to łączmy się. Warning. Attempting a necroneural connection is in direct violation of the Postmortem Observation Act of 2061. Authorization denied. Emergency override. Open maintenance panel. I tak to się robi w Krakowie, proszę bardzo. To kuźwa, teraz będę miał schizę niezłą. Się zabłyskam na śmierć chyba zaraz. Chiron Incorporation. Tylko ciśnij, aby rozpocząć. Rozmowa o pracy, może programista przytuje. Dzień dobry, pani Nowak. Jesteś wartościową częścią naszej firmy. Twoja ciężka praca i wierność są zawsze doceniane. Prosimy o spokój i pełną szczerość. Czy chcesz, by twoja ojczyzna rosła w siłę? My God. Tak. Oczywiście. Tak. Nie. Oczywiście. Praca, wydajność, szczęście. Będziesz szczęśliwa. Będziesz produktywna. Będziesz pracować dla wspólnego dobra. Niezły komunizm. Czy będziesz posłuszna? Tak, oczywiście. Cóż mógłbym innego wybrać? Analizują. Okej. Okay. Narzeczona osoby posiada kryminalną przeszłość, sprawdzam. Nie obciąża obecnego kandydata, redukcja punktów niewielka. Gratulacje. Super. Piękne korpo. I znowu pomyślałem, że będę w jej ciele, a nie w swoim. No okej. Okay. Kuźwa, jak się ściemniło. Ciekawe, czy to będą jakieś potwory. I spółka. Nie no, teraz to się czuje jak w Get Even. Trochę. Jak na razie, spoczko. Powiedzmy. Ciekawe, czy tutaj gdzieś jakieś karty do znalezienia są.
Kuźwa, tu można zabłądzić. Ale nie widzę żadnych kart. Chociaż się prosi, żeby gdzieś leżała jakaś. Można do kibelka iść. Dobra, pierdziu, nie chcę się jakiś kart szukać. Pewno gdzieś jakaś karta jest, ale... O, lać. Fajna kuchnia. Schabowy działa. Amir, to ty? Amirze. This fucking slop again. It's called soup. Now dig in. It's not getting any better. Kuźwa, jakiś wąż? Żyj szczęśliwie. Pewnie będę żył szczęśliwie. Monitor zamrugał do mnie. To ona miała chyba jakiś... No... Właśnie co ona miała? Z tym korporacyjnym swoim... Kuźwa, obraz, nie przeskakuj tak. Jakieś problemy? Jeju. Piękne oko. Obserwują nas. O, mogę tego użyć? I co? Fajnie, że ciemno jest. Kuźwa, jakiś potwór tu chodzi? Serio? Będzie jak w tym... Kuźwa, zapominam tytuł. Super! Bo nie będę musiał się ukrywać. Jezu, ale to schizowe. I co, może tutaj muszę iść? Nie, nie, mogę, dobra. Idźmy za kablem zatem.
Nie da się. Nie. A, ta gierka to medium przecież. W medium się pokazywał ten potwór. Okej. Wracamy do kamienicy. Nie. Karta pacjenta gotowa do druku. Drukowanie automatyczne ustawione na trzecie. Co tam za tym oknem się dzieje? Aha, rozumiem, że mam sobie godzinę przestawić. Za momencik się tylko rozejrzę. Jest! Lustro w szafie, czy jak? Która godzina? 3:20? 3:20. Karta? Barbara Miklas. Okej. Nie sądziłem, że to karta wyjedzie, tylko że coś związanego z fabułą. Tak wyglądała, by była grafika zwalona, ale to przecież... Co? Tak się spodobałaś, może poszedł się wyżygać? Tak, to nie było śmieszne. I co? Hey, baby, I'm home. Może ona go ujrzy, tego potwora. Oczywiście pamiętamy, że co byśmy nie robili, otwieramy szafki najpierw. To się kuźwano otwierałem. Rozumiem, że to jakiś telewizor czy coś. Siema, ojciec. Mam dziwne przeczucie, że to coś będzie nas ganiać. W tych wizjach, albo może i w realu.
Widocznie ona nie lubiła ten prania robić. Jak nic. Jezu, to rzeczywiście. Można dostać oczojebna gra. W sensie chciałem powiedzieć. Drzwi za drzwiami drzwi. W lewo czy w prawo? Zachęcacie iść w lewo? No dobra. Amir, is that you? Prania zaległego. Tak, już kuźwa nie może bardziej falować ten obraz. Zaraz jaś pawia rzucę. Ale fryca to masz niezłą, niezłego dziewczyna. Dobra, kocham takie gry. Tu czy tu mam iść? O, proszę bardzo. Tym razem poznajemy Krystiana Warszawskiego. Okej. Kochanie, wróciłem, tak? Szpital jakiś. Czyżbyś poroniła? Gdzie to są numerki? Jak ja nic nie widzę. A, zaraz, może tutaj. 896 to na pewno coś ważnego. Pacjent zgłaszający się do rejestracji zobowiązany jest do ukazania aktualnego ubezpieczenia. A, tu lecą numerki, rozumiem. 896, czyli tam. A tu można zajrzeć? Nie. Dobra, wbijajmy zatem. Gabinet lekarski. Kuźwa, długi ten gabinet. I co, tylko jedne drzwi, rozumiem, otwarte, więc idziemy. To nasz syn? Adam. Sick, Adam. Must have a little faith. It's just hard to say. A, to wspomnienia nasze są ciekawe. Czyli nasze wspomnienia mieszają się z jej wspomnieniami? Cool.
I'm not sure about this. Not sure? Didn't you hear? This is great news. Let's take some more time to think about it. What is there to think about? You should be happy. Who says I'm not happy? I co? Wracamy? Salon tatuażu. This is your chance. Cztery, cztery, osiem. Czyżby może to był ten kod do wpisania z tyłu? Upa, upa. Dobra, to poważna sprawa, nie ma się zategować. To niby jest gdzie? W tym salonie tatuażu? Za tą ukrytymi drzwiami, czy jak? Koleś chyba nie tylko tatuaże robił, ale ludziom wszczepy jakieś. Jabłko. Był wąż, jest jabłko. Normalnie jest szatan. Płyty CD, młoteczek. No, fachowa obsługa. Ja myślę, że tą soczewką da się pobawić. Okej, okay, rozumiem, że muszę wziąć te jabłuszko. Które się zamieniło w węża. Ekstra. Right, you can get up now. Just take it easy. Is it done? Congratulations. You are now the proud owner of a CT-72 internal data storage. I've given you an accelerant to make the tissue heal faster. Just keep that dressing on for the next couple of days. You sure they won't find it? It's got a built-in scrambler and a shielded frame. No external scanning equipment can penetrate it. It's ghostware. Undetectable. Unless you know exactly where to look. A my oczywiście, skoro to usłyszeliśmy, wiemy, że mamy szukać scramblera jakiegoś. I czemu dźwięk zaczął pierdzić? Mam nadzieję, że to efekt gry, a nie jakiegoś buga. I co, znowu wiaderko poleci? Znaczy, w sensie pofrunie? What is this? The hell did you do to yourself? Don't even start. I did what I had to. It's about time someone around here showed some initiative. What's that supposed to mean? Oh, you don't know. No, rozumiem wizję artystyczną twórców gry, ale przesadzają z tymi efektami. Useless I am. How I can't keep a job because no one will hire a fucking junkie ex-con. Amir. Do you even know what you're getting into? It's not like I have a choice. We need the money, Amir.
Amir. W sensie, co ona niby miała zrobić, że kasy potrzebują? Może mam nadzieję, że tylko hakowała czy coś? A nie to, co od wieków rządzi światem. Mark my words, that shit is gonna be the death of us. Rozumiem, że wykradła jakieś dane w robocie. Zastanawiam się, po co ten potworek jakiś chodził. Czy on tu nie będzie teraz? Bo coś za łatwa ta gra. Myślałem, że krzesło pofrunie, a to nic. Serio? Kuźwa, wiedziałem. Że będę się ukrywał przed czymś. Dawce siana, czy co? A mogę pod stół wejść? Tak średnio. Kuźwa, co mam zrobić? Rozumiem, że muszę iść do światła. Jakoś. I se koleś. Normalnie emocje jak... Gdzie on kuźwa jest? I co? Już koniec zabawy? Gdzie mam iść? Nic mi się tu nie błyska. Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi teraz na mordę.
po coś te prądy tutaj są. Prądy. Co to jest? Jeszcze raz. Nie no, chyba nic. Pobieramy. Fajnie. Ciekawe, kiedy mnie znajdziesz. Kuźwa, jak ten, jak predator wygląda. Najgorzej, że nie wiem, gdzie mam iść. Ale rozumiem, że i zakładam, że on się będzie przy wejściu kręcił. A ja to kuźwa nie mogę przejść. Gdzie on jest? Gdzie ty, kolo, jesteś? Dobrze, że te ścianki są przezroczyste. Męcząca trochę ta zabawa. O, dzień dobry. To chyba mnie ma. Nie? Najlepsze, że ja nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie ja, kuźwa, mam iść, ludzie? Serio, to ja muszę do tych głupich prądów łazić. Chujwa, koleś, idź se stąd. Normalnie czuję się momentami jak w tym Valiant, że mnie obcy ściga.
Kuźwa, to już byłem. Ale normalnie zabawa. Mam nadzieję, że to ostatni komputer tutaj. Już, już koniec, kuźwa. O mój Boże. Nie lubię czegoś takiego. Skradanek. Rozumiem. Wąż się schował. Dobra, chciałbym już wyjść z jej głowy. Chyba. O! Jakie mięcho. Co mam tu iść? Zamknij ją te. A, nie mogę się do tego zbliżać. Dostaję obrażenia. To co mam zrobić? Klapsa mu dać? Kurde. A, tu coś można podłączyć. Boże, kabel, który... Ja pierdziu. Jaki to porypany. No i widać w lustrze, że... Jakiś telewizor za mną fruwa. Nawet śmieszny. A tu się da wejść? Rozumiem, że ciemność mnie rozwala. Thank you.
Okej, okay, czyli tak. Tu otwarte. Okej. Okay. Po coś to się robi. Takie zagadki, ha? Gdzie mam co tą wtyczkę teraz? A, tutaj. Kuźwa. Dziecko zeszło. Że tu już zbliżamy się do końca. Looks like we got all of it. So, what is all of this stuff exactly? It's probably best if you don't know. Exactly. Komodorek 64. Like a virus or some top secret weapon type shit? No, nothing like that. What then? I mean, what could possibly be worth the risk? Future. Adam. O Boże. Co to znowu? Za gówno. Rozumiem, że jak wejdę w światło, to mnie wykryją. Ekstra. Kolejna skradanka. Boże, i co ja mam tam? Jeszcze się rusza jak mucha w smole. Spok. Grało się w skradanki. Ciekawe, kiedy mnie znajdą. Jaki ładny księżyc, chciałbym zauważyć. My God.
Rozumiem, że jak jest ciemno, to jest lepiej. Odcinek. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Ciekawe, czy jak siedzę w krzaczorach i się nie ruszam, to okej, czy nie? Szkoda, że gówno widzę. Chyba. Dobrze idę, czy nie? Pytanie, czy ja jestem tu bezpieczny? Czy też mogą mnie wykryć? Dobra, zaraz się przekonam. I don't think I can do this anymore. I think they're on to me. You're being paranoid. No one's on to you. You don't get it. Every time I go in there, it's like they're all watching. Yesterday, this executive creep gave me this look like... I could just tell he knew. If they knew, we'd all be dead by now. Maybe they're just messing with our heads. And what purpose would that serve? I don't know. To get their fucking sadistic load off. That's not how they operate. Trust me. I was with the corporation long enough. Co, jeszcze nie koniec? Dobra, bo już prawie godzina. Będzie najdłuższy odcinek ever. Mam nadzieję tylko, że już potworka nie będzie. I co, mam iść normalnie? Coś ta grafika się roz tego wywołuje. Ale co, kamera mnie zobaczyła, czy co? Bo nie rozumiem czasem przesłania tej gry. Czy coś ma mnie nie wykryć, czy co? Czy to jej odczucia, że ktoś ją obserwuje? Proszę bardzo. Odnaleźliśmy jego kartę. Rutgera. Niestety już opuścił nasz świat. Amir! Yeah. They're here. They've come for us. Help me. You need to.
gdzieś biec. Do salonu tatuażu. Jak nic. Boże, ja tu nic... Co tu chodzi? Czy ja może ginę, czy co? Jaki przepiękny gołąb był. It didn't have to be this way. Dobra, chyba koniec. I mamy kodzik. Biedna Nowak Elżbieta. Weź pigułę. Super. To skorzystajmy jeszcze na koniec. Tak, tak, też zapamiętałem. Okej, okay. Drzwi nam się otworzyły. No ale to jest, co się kryje za tymi drzwiami. Zobaczymy w następnym odcinku. Potem już prawie równo godzinę trwa. Odcinek jak zwykle pokręcony na maksa. Udało mi się uciec przed potworem, w sumie uciec. Nie odkrył mnie, kurde. Mam nadzieję, że go nie będzie za dużo tej grze, ale coś czuję, że jeszcze się spotkamy nieraz. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i gorąco zapraszam na kolejne w przyszłości. Jeszcze raz dzięki. Hej.